connection5d.com. Zapraszam! Tytuł artykułu: Niskie i wysokie wibracje. Dzisiejszy świat pędzi do przodu niczym oszalały. Wydarzenia dzieją się nieprzewidywalnie i zaskakująco szybko. Wokół pełno jest informacji o podnoszeniu wibracji, częstotliwościach, sile kreacji. Czujesz się, jakby świat zwariował. Połapać się w tym wszystkim nie jest łatwo, a do tego jeszcze dochodzą różne punkty widzenia, niejednokrotnie wykluczające się nawzajem. Na początek weź kilka głębokich oddechów. Ot tak, po prostu. Skoncentruj się na nich. Wdech i wydech. Tyle, ile czujesz, aby się uspokoić. Przede wszystkim nic nie musisz. Nie ma potrzeby nikomu niczego udowadniać. Wystarczy, że jesteś. Oddychasz, więc jesteś. Aby lepiej zrozumieć to, co teraz dzieje się w otaczającym Cię świecie, wyobraź sobie osobę lub wydarzenie, która sprawia, że czujesz napięcie w ciele lub wręcz masz ochotę uciekać. O tym właśnie mówi się niskie wibracje. A teraz wyobraź sobie słodkiego, milutkiego szczeniaczka, którego masz ochotę przytulić, lub radosne wydarzenie. Czujesz ekscytację, radość. To są te wysokie wibracje. Każda myśl, każda idea jest wibracją. Gdy skupiasz na czymś swoją uwagę, nawet przez krótki czas, Twoje wibracje zaczynają odzwierciedlać wibracje tego, czemu dajesz uwagę. Wyobraź sobie spotkanie z zapłakaną przyjaciółką. Bardzo szybko stajesz się przygnębiona, przygnębiony, jest Ci przykro lub wpadasz w poczucie winy, że nie możesz pomóc. A teraz wyobraź sobie rozmowę z kimś, kogo bardzo lubisz, radosnym i pełnym determinacji do działania. Zauważasz różnicę swojego samopoczucia? Wchodząc w te wibracje, im bardziej o tym myślisz, tym bardziej to przyciągasz. Ten proces trwa do momentu, aż stworzysz odmienny stan, inną wibrację. Ponownie zaczniesz przyciągać rzeczy i sytuacje zgodne z tą wibracją. Wibracje niskie wiążą się z negatywnymi uczuciami i emocjami, takimi jak strach, złość, wstyd. Natomiast pozytywne, takie jak szczęście, radość, spokój, są związane z wyższymi wibracjami. O częstotliwościach emocji napisał m.in. dr David Hawkins w książce pod tytułem Siła czy Moc. Każda emocja ma swoją wibrację, niską lub wysoką. Najszybciej można to sprawdzić po tym, jak się czujesz, gdy ją odczuwasz. Poczucie przygnębienia sprawia, że chcemy zdystansować się od świata. Unikamy ludzi, pozostajemy w łóżku przez cały dzień, rozpraszając nasze umysły i demotywując się do działania. Najgorsze, co możemy wtedy zrobić, to przyzwyczaić nasze ciała do tych negatywnych wibracji. Zapętlamy się w takim odczuciu jak chomik na kołowrotku i z każdym dniem coraz trudniej z niego wyjść. Warto się wtedy podnieść z łóżka i pójść na spacer. Pozwolenie sobie na zmianę przestrzeni jest dobrym początkiem do zmiany wibracji. Każda emocja ma swoją częstotliwość w zależności od tego, czy tworzy pozytywne czy negatywne nastawienie. Mapa świadomości utworzona przez doktora Davida Hawkinsa przedstawia emocje, jak i stan, gdy je odczuwamy, w następujących poziomach. Od najwyższych – oświecenie, pokój, błogość, radość, miłość, zrozumienie, akceptacja, wybaczenie, optymizm, zaufanie, odwaga, duma, lekceważenie, złość, nienawiść, pożądanie, pragnienie, strach, niepokój, smutek, ubolewanie, apatia, rozpacz, obwinianie, wstyd, upokorzenie. Bardzo ważne jest to, abyśmy starali się być świadomi naszych uczuć i emocji. Nieraz jest to bardzo trudne, ale zauważenie tego stanu pozwoli nam szybciej poprawić swoje nastawienie do życia. A co za tym idzie? Nasze samopoczucie.
Jeżeli potrzebujesz porozmawiać o swoich problemach, napisz do nas. Beata i Hubert. Dziękujemy, że jesteś.